Siema na wszystkim, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i słuchajcie, zanim zaczniemy, prosimy was tylko, abyście zostawili tutaj suba oraz łapkę w górę, ponieważ będzie, oczywiście jeśli tylko chcecie, będzie takich odcinków więcej, wystarczy tylko, że napiszecie w komentarzu, a przy okazji możecie też napisać pomysły na następne filmy, ponieważ ja nie mam takich pomysłów, także co, bez przedłużania, lecimy do odcinka, siemanko. Słuchajcie, w ogóle miałem wam tego nie mówić, ale zakupiłem sobie właśnie nowy aparat, także napiszcie, jak wam się podoba jakoś, bo naprawdę dla mnie to jest jedne wielkie cudo. Także dobra, miałem nie przedłużać, a przedłużyłem, więc zapraszam do oglądania. Halo? Dzień dobry, pizzeria. Chciałem do pana powiedzieć tylko tyle, że fajne żarty, ponieważ zamówił pan pizzę i na ten numer właśnie pan zamówił pizzę i nie ma takiego numeru. Kurde. Siema, Mateo. Kurde, no nie wyszło, wiedziałem, że pierwszy telefon nie wyjdzie. Siemka, co tam? A bardzo dobrze. Wszystko dobrze. Właśnie jesteś nagrywany, więc możesz coś powiedzieć takiego, wiesz, żeby to wszystkim utkwiło w pamięci. Pozdrawiam wszystkich widzów, zostawcie łapki w górę i subskrypcję. No dokładnie, takiego widza to każdy by chciał mieć. A wiesz co, specjalnie jak do ciebie dzwoniłem, chciałem sprawdzić, jakie są pizzerie w Grudziądzu. Ale jak do ciebie dzwoniłem, to tak się zestresowałem, że zapomniałem nazw. Dobra, to ja nie będę przeszkadzał, w sumie późna godzina. Także, siema. Wszystkiego dobrego. No, wzajemnie. Trzymaj się, siema. Siema. Dobra, słuchajcie, drugi telefon dzwoni właśnie do Pawła i mam naprawdę świetny pomysł, jak go wkręcić. Tylko mam nadzieję, że stres mnie nie zeżre i po prostu to się wszystko uda, także dzwonimy. Halo? Paweł? Tak? Cześć Paweł, wiesz co? Wczoraj Mateo na live'ie ten dawał twój numer na czacie i chciałem ci tylko powiedzieć. Tak? No i rozsyłał Paweł i twój numer. Czyli a dlaczego? Powiedział, że chce ci zrobić pranka takiego. Więc tylko ci mówi jak coś. Dobra, dzięki bardzo. No, okej. Okay. Pa. I co prank? Aha, się rozłączył gościu, nieźle. Kurde, zastanawiam się, kto zaraz został sprankowany. Czy ja, czy właśnie ten gość? Bo ten gość wydaje mi się, że miał modulator. Nie mam pojęcia, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie wziął tego na serio. Mam nadzieję, że mi zaufa. To był tylko taki żarcik. Mam nadzieję, że teraz siebie widzisz na odcinku i to był żart jak coś. Dzień dobry, ja w sprawie ogłoszenia roweru, rozumiem, że nadal aktualne, tak? Roweru? Jakiego roweru? To pan nic nie wystawiał? Rowery nie, nie. Cross Hexagon. Nie, ja nic nie wystawiałem, nie wiem o czym pan mówi nawet. Jak to nie? No, to, no normalnie. No to w takim normalnie. Razie, proszę pana, ktoś wystawił ogłoszenie i nawet napisał, że nie przyjmuje żadnej wiadomości, tylko telefonicznie się kontaktuje, no to ja nie wiem. A i mój numer podał? Tak, dokładnie. A no to ja nie wiem, no to przy pana musi być jakaś pomyłka, ja żadnego roweru nie wystawiałem, nic. To nie pana... Nie wiem. Czyli nie ma pan roweru, cross, hexagon? Nie, nic, ja przy pana, no. No także nie wiem, no. A kojarzysz takiego youtubera Mateo? No, kojarzę. No. Cześć. O, ty! Kurde, ja nie wiedziałam, że ty zacząłeś, kurde, ja mówię, podobny głos. Ja mówię, no ja. Jesteś właśnie nagrywany, możesz coś powiedzieć takiego, żeby wszystkim tu utkwiło w pamięci. No pozdrawiam YouTube, o tak mogę powiedzieć. O. Dobra, nie wiedziałam, że mnie tak wkręcić, Beskidu. Dobra, to dzięki, dobra, wszystkiego najlepszego, trzymaj się, no, siema. Moi drodzy, wymyśliłem sobie właśnie teraz troll na dwa telefony, może być, w sumie nie wiem czy będzie ciekawie, ponieważ ten troll będzie trochę taki kiepski. Halo? No kurde, po czym ty mnie poznałeś? No taki herbas hotel, po prostu mrycie. Właśnie jesteś na nagrywce, możesz coś powiedzieć taki, żeby wszystkim utkwić w pamięci, że jak jutro wstaną, to będą cię pamiętać. Co Mateo? Ty jesteś Mateo, tak? No. Jezu, nie wierzę. To, żeby nie było, pozdrawiam rodziców, standard. O, to ja też pozdrawiam twoich rodziców. A o której dzisiaj wstałeś, powiedz, tak szczerze? Dzisiaj o 6.
O kurde. Ja tak codziennie wstaję, chyba nie ma lekko. No dobra, to ja też pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Także trzymaj się, wszystkiego najlepszego. No to pa. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Kto mówi? Mateusz mówi, cześć. A, cześć. Właśnie jesteś na nagrywce, możesz coś powiedzieć takiego, wiesz, ciekawego bardzo. Nie wiem co powiedzieć, ale pozdrawiam rodziców. Właśnie będziesz na odcinku, jako jeden z nielicznych, bo każdy albo nie przyjmuje numeru prywatnego, albo włącza się poczta głosowa. Jak się z tym czujesz? Dzięki. A no proszę bardzo. Ja w ogóle dziękuję, że mi zaufałeś i wysłałeś numer, nie? Bo ja na przykład bym do kogoś nie wysłał numeru. No. Dobra, to ja nie będę przeszkadzał. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Cześć. Na razie. Słuchajcie, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca, jeśli wam się spodobał, łapka w górę zawsze mile widziana i przy okazji słuchajcie, jak już tutaj jesteśmy, mogę z wami chwilę pogadać, to powiem wam szczerze, że naprawdę dużo ostatnio się zmienia na moim kanale, pomimo tego, że aktywność jest naprawdę słaba, to dużo się zmienia, ponieważ ja na przykład kupiłem sobie nowy aparat, żeby była lepsza jakość, zmieniłem w ogóle program do montowania, widzicie, teraz montuję w takim programie, to była dla mnie tak naprawdę czarna magia, więc musiałem przez kilka godzin dobrych dziennie siedzieć i po prostu ogarniać, co ten program tutaj prawda w sobie ma. Także słuchajcie, jeśli dobijecie pod tym odcinkiem w ciągu doby 2000 łapek w górę, to nie jest dużo, bo miałem ostatnio dużo takich przerw, to słuchajcie, jutro od razu leci kolejny odcinek, tak samo, mam nadzieję, że fajnie zmontowany i mam nadzieję, że właśnie teraz w wakacje te odcinki po prostu będą codziennie, może co dwa dni, co trzy dni będą codziennie live'y, takie mam plany, nie wiem czy to się uda, w każdym bądź razie dzięki wielkie za dzisiaj, widzimy się być może jutro, to wszystko zależy tak naprawdę od ciebie, między innymi od ciebie, do zobaczenia, życzę ci miłego dnia i na razie.